Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Danganronpa 2, kontynuujemy rozprawę, no i właśnie, rozumiem, o co chodzi z raną na jego prawej dłoni i ja też już zrozumiałem, nie mogło mi to dać kurde spokoju, że jak on wbił ten nóż w ziemię jednocześnie w rękę, słuchajcie, okazało się, że złapałem się na pułapkę, złapałem się ewidentnie w pułapkę, Nagito. I w pułapkę swojej własnej interpretacji, bo założyłem i byłem przekonany, że ten nóż jest wbity w tę posadzkę. Oczywiście, że gdzieś tam kiedyś przebąknęła mi się po mózgu myśl, że jak można w takie podłoże wbić nóż, szczególnie, że tam to wyglądało jak, wiecie, kamień. Ale z drugiej strony Danganronpa, no kurde, nie zastanawiasz się aż tak mocno nad takimi rzeczami, nad takimi detalami, przynajmniej ja się nie zastanowiłem i się zafiksowałem, że ten nóż był wbity. Bo tak wyglądało, pionowo stał, nie widać było końcówki ostrza. No ogólnie, sami widzicie, tutaj mój główny problem, no to właśnie było założenie, że ten nóż jest wbity w ziemię, a tak popatrzyłem sobie na te wszystkie kwestie, które wokół tego noża były jeszcze, pomiędzy nagraniem tym a poprzednim, i rzeczywiście nie ma ani słowa, że jest wbity w ziemię, jest tylko, że ręka jest przebita. Więc kurczę, piękna sprawa, czuję się tutaj szapoba, złapany jestem w tę pułapkę i jak najbardziej... jestem świadomy swojego błędu w rozumowaniu, ale no, jak już rzeczywiście człowiek by powiedział, zakładał, że ta ręka jest wolna, luźna i może nią operować, no to właśnie, to myślę, że byłoby łatwiej, choć mimo wszystko i tak, jak co jeśli oglądaliście, to wiecie, że moja główna decyzja tego, co się wydarzyło, to jest właśnie to, że nie wiem jak, teraz już wiem jak, ale wtedy nie wiedziałem jak, ale wszystko wskazuje na to, że Nagito sam sobie zadał te obrażenia, sam się zabił, no i jeszcze przygotował kolejną pułapkę, tak? Pułapkę związaną z trucizną, o której pewnie zaraz, do której zaraz będziemy przechodzić. Więc jak widać, na razie wszystko się potwierdza, że Nagito jest skubańcem. Parszywym, kurczę, skubańcem, liczącym na swoje ostateczne szczęście, które miało się przejawić w odkryciu zdrajcy. Jeszcze wam nie będę mówił dla tych, którzy no, nie śledzili, a co jeśli. Może wy już też macie swój typ zdrajcy, ale mój jest szalony. Mój jest kompletnie szalony typ na zdrajcę. No właśnie, a mój typ na zabójcę to już pewnie się domyślacie. No właśnie, Nagito sam siebie. A jednocześnie niekoniecznie. A jednocześnie niekoniecznie. Ale do tego dojdziemy, tak? Do tego dojdziemy. The spear. Basically, you're saying Nagito committed suicide by impaling himself with a spear, right? If you think about the order, getting killed by the spear should have been the last thing to happen to Nagito. If that's true, how is that possible? He can't grab a spear with his right hand if a knife is stabbed into it and his left hand was all tied up. Then he probably took the spear first, and as he endured the pain, he stabbed the knife into his right hand. No właśnie, niekoniecznie. Myślę, że przybity włócznią... Raczej myślę, że jest dokładnie tak, jak sugeruje Nagito. Boże. Również jak sugeruje Nagito, jak sugeruje Fuyuhiko. Czyli włócznia była później, tak? Włócznia była później. A no właśnie, to zaraz do tego dojdziemy. No spójrzcie na jego lewą rękę, nie? I na ten fragment sznura. There is a limit to his constitution. If you got penetrated by something so big and thick, you would die instantly. Ja też wsłuchałem się bardziej w kwestię angielską, bo właśnie, chociaż w sumie zdecydowanie polska też jest, też ma sens, ale piękny perw mode bym wrzucił tutaj, ale to nie jest moje, więc nie będę wrzucał, nie? Ale Sonia... Is this... Ciekawe, czy znowu Kazuichi się obudzi z tekstem. Is that a dirty joke? Is that a dirty joke? O, no, no, co powiesz? I'm sorry, I didn't catch all that. Like I said, if you got penetrated by something so big and thick, you would die instantly. Say it one more time. I need to record it. For reasons. Hey, bastard, you better cut it out! Like she said, in that condition, it's very difficult to stab yourself with a spear. Jeśli kiedykolwiek będę robił jakąś grę, gdzie mamy rzeczywiście wielu bohaterów, którzy każdy ma jakąś swoją własną osobowość, no kurde, nie może być tak, że wśród całej tej ekipy nie będzie jakiegoś zboczeńca. No po prostu nie ma opcji, żeby tak nie było, no. Ach, dobrze, lećmy dalej. It'd be hard to use a spear with a knife stab into your right hand while your left hand is tied up. So you're saying it's impossible. But no matter what I think, I can't believe Nagito's death was caused by someone else. I also agree with that.
To think that one of us could kill someone with such cruelty. I could never believe that. You say you can't believe it? You just don't want to believe it, right? But that's why you keep getting betrayed over and over again, right? Same goes for this time, too. Mm-hmm. You just shut your mouth. It's against the rules to interfere with everyone. If you even think about doing anything, I have a plan of my own. Ooh. Ah! Mamonomy's sassing me! But it's just as Monokuma said. We've been betrayed over and over again so far, so this might also be the same. Calling this a suicide takes too much for granted, and it's too convenient. No, ale ogólnie ja się z tym zgadzam, że jakby nadal, bo to jest tak, bo to jest mega ciekawy case, bo z jednej strony faktycznie jest to pewnego rodzaju samobójstwo, bądź wszystko Nagito zrobił, żeby wyglądało jak samobójstwo, ale nim nie będzie. Według mojej teorii jest to grupowe zabójstwo, ale idźmy dalej. Then are you saying there is a killer among us, Kazuichi? Of course that doesn't include Miss Sonia and me. As Kazuichi said, it's true we've been constantly betrayed. But even if I'm betrayed again, I still want to believe in everyone. No matter how many times I may be betrayed, I still want to believe in everyone. I also want to believe that there's no killer. But suicide is unimaginable. Do you really think so? But you said it too. It'd be impossible for him to stab himself with a spear in his condition. I did say difficult, but I never said impossible. Jak najbardziej possible. Huh? I feel that there's some way he could have stabbed himself with that spear. What kind of way? I don't know. You don't know. It's impossible to figure out by myself. So let's think about it together. That's how we made it this far up till now. Everyone working together. Ma rację, dzięki temu wiele razy udało nam się przetrwać piekło. Więc nawet teraz. All right, let's do this. No i debatka leci, tak? Oczywiście. No dobra, wydaje mi się, że teraz będzie miało to znaczenie. Rany po torturach, przypalona lina, nóż, krew na lewej dłoni, myślę, że będzie istotna. Tak, krew na lewej dłoni. How did Nagito stab himself with a spear? Let's work together and think this through. When the spear stabbed Nagito, his right hand was covered by the knife, right? He was only able to move his left hand. But his left hand was also tied up. Then that rules out his left hand. Dobra, ja bym tu strzelił, a zobaczmy całą... That's the case. The only other way is... Wszystkie kwestie zobaczmy najpierw. He used his teeth? Co z tymi zębami? Maybe he used his front tail. What? I know guys have tails that get hard when they're grabbed. What are you saying? Abushing Miss Sonia is freaking awesome! Widzicie? Dobrze było poczekać. O kurde, nie ma z nami Teruteru, ale ich dusza Teruteru wciąż w nich jest. I to mnie bardzo, bardzo cieszy. Jak już nie ma Nekomaru, o kupie nie można pogadać, to chociaż, no chociaż jakieś zboczeństwa polecą. No skoro Nagito popełnił samobójstwo, to musiał dźgnąć się tą włócznią. Chociaż jego ręce i nogi były związane, nie ma wątpliwości, że użył do tego jakiejś części ciała. Nie był to maszt. Wiemy co to jest, mógł skorzystać tylko z, i tam właśnie już widzieliście, już prawie strzelałem, ale chciałem się wstrzymać, teraz sobie przewiniemy tam. La 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 la, pitu pitu pitu, zajęta. O, idziemy. I... cyk! No, that's wrong! Oh, yes! No, that's wrong, bitch! Bitch, it's wrong, you! Hold on, it's still too early to dismiss the possibility that he used his left hand. Why? I mean, his left hand was tied up, you know? But there was something off about his left hand. The blood stain on the palm of his hand. Don't you think it looked somewhat strange? He only had blood on the lower area of his palm. Beyond that point, the blood stain suddenly cuts off, right? No już rozumiem, że domyśliliście się, że cały czas to jest mój domysł, ale no nic innego mi tutaj nie pasuje, że jak najbardziej tą lewą ręką, ściśniętą, zaciśniętą lewą ręką, Nagito trzymał sznur od włóczni, która zwisała nad nim, tak?
i po prostu w odpowiednim momencie ją puścił. Albo wpuścił ją w momencie, kiedy już nie żył, albo w momencie, kiedy już przestał mieć czucie w łapie, którą sobie sam poranił, nie? Taka sytuacja. When the blood splattered, that's as far as it reached, right? That settles the description of that blood stain, but it's not the only unnatural blood stain. Look, there's blood on the back of his hand, around the middle joints of his fingers. Like you said, it looks like an unnatural blood stain, but what's wrong with that? We might need to think and use our imaginations for a bit. If there's blood on his palm and the back of his hand, what was his left hand doing as the blood splattered? No ja czekam, aż w końcu sobie pojeździmy na deskorolce, co? Nie, jest na razie wybór. Co Nagi to robił z lewą dłonią, gdy tryskała krew? Trzymał nią coś, trzymał nią coś. I see! When the blood splattered, he was probably gripping with his left hand. That's why there's such a strange looking blood stain on his palm. Was he grabbing his front tail? Boże! Perish the thought! He was obviously grabbing the spear! Now that you mention it, compared to the rest of his body, the wounds on his left arm are pretty mild. No właśnie, bo to już nie było tak łatwo sobie tam podźgać, nie? Jak w nogi siedząc. Jestem ciekaw, czy te zęby i przedni ogon będą miały jeszcze, kurczę, jakiś twist z tym będzie w przyszłości, bo to tak często jest tu wspominane, że albo to jest taki running joke tej rozprawy, albo to będzie miało jakieś tam memiczne albo śmieszkowe znaczenie w przyszłości. He probably made his wounds mild on purpose, so he could keep his strength while he gripped the spear. O, to też ma sens. But even if he held the spear with his tied up left hand, it'd be impossible for him to stab himself. Prawda, to dopiero problem. Hey Chiaki, what do you think? No nie trzymał, trzymał sznur zawieszony na górze. Trzeba w końcu... Dobra, czyli co, debata i pokazujemy belkę, na której jest kawałek krwi? Hey, don't tell me you're getting sleepy. At times like this, you should always strike from a good angle. Just like fixing an old TV. Oh, I got it. Maybe. Huh? Really? Yeah, like I thought. It's no mistake that Nagito was gripping the spear. I think. However, what's important is what section of the spear he was gripping. Którą część włóczni trzymał Nagito? Bo oczywiście, że trzymał sznur. Grot to jest ostrze, innymi słowy, tak? I see. That's it. Instead of the handle, Nagito must have been holding on to the cord. There was a metal weight at the tip of the cord, but there were bloodstains on that part too. Plus, the joint between the weight and the cord had a bloodstain shaped like it was cut off by something. Isn't the size of that cut-off section about the same size as a human fist? Ah, you're right! So this is the part Nagito was gripping, huh? And then, the blood that was supposed to end up here ended up getting on Nagito's left hand. But why is it so important to know which part of the spear he was gripping? You're not gonna say he gripped the tip of the cord, swung the spear around and stabbed himself, right? Nyeh. That is where the clue to solve this mystery resides, right, Chiaki? I am sorry. Of course this mystery will not be solved that easily. Nagito trzymał sznur wychodzący z końca włóczni lewą ręką, ale w takim razie jakim cudem dźgnął się to włócznią w brzuch? Zawiesił ją na belce. It seems we are stuck. Shall we have tea time? At a time like this, how about we stick to the plan to think one step at a time instead of expecting the answers all at once? That's a long plan name. One step at a time? What does that mean? Let's focus on the spear first. Namely, where it was and how it was positioned just before it impaled Nagito. How it was positioned? Nagito leżał twarzą do góry, a włócznia przebiła jego brzuch. A więc przed tym. Czyżby to było położenie tej włóczni i fakt, że Nagito trzymał za sznur? Gdy połączę to w całości i się zastanowię, powinienem zdać sobie sprawę, gdzie była włócznia, w jakiej pozycji się znajdowała, zanim przebiła Nagito. Jedziemy! Logiczne przemyślenia. Moja ulubiona minigierka w Danganie. Zdecydowanie, tak se zrymuje. Rozpocznij refleksję. Refluksja w tym będzie rozpoczynam. Bardzo mi się to podoba, bo to rzeczywiście to wszystko prowadzi do takiego logicznego... do takiego logicznego, spokojnego, wiecie,
dojścia do pewnych wniosków, tak? I to mi się podoba. Że tutaj faktycznie można sobie tu logicznie, na spokojnie rozkminić, co jest grane. I to jest mocno spoko. Pytanie pierwsze. Gdzie było włócznia tuż przed tym, jak wbiła się w Nagito? Nad Nagito, w lewej ręce, pod Nagito. Oczywiście, że nad Nagito. Wisiała sobie na tej belce. Także to jest chyba ta najłatwiejsza część tej rozprawy. Czyli co dokładnie on sobie zrobił i jak sobie zrobił. O kurde, ruszające się sztynksy! Ło! Wypad? Kurde! Ja wiem, co to jest, to są hemoroidy! Uciekamy przed hemoroidami! Hemoroidy nam tutaj... O, szty w mordę. O, dobra! Ej, proszę bardzo, pro skater. Pytanie numer dwa. Oprócz włóczni, co jeszcze było nad Nagito? Pluszak, zraszacze, dźwigar sufitowy. Kuźwa! Dźwigar sufitowy? Zraszacze były. A to ciekawa sprawa, te zraszacze, ale one nie są istotne dla tej sprawy. Dźwigar sufitowy. Ciekawa nazwa, ale oczywiście, no, była jakiś rodzaj dźwigu został zarzucony, tak? Wiadomo, że łatwiej podnieść rzecz, jeżeli jest na czym ją obwiązać. No to w sumie fizyka, tak? Tutaj wchodzi w grę. Nowu, kurde, hemoroidy. Odejdź. Nie chcę twoich hemoroidów. Ło, ten jak się rusza dziko. Skubaniec. No dobra. No i takie gry powinny być. No już tych ostrzy powinny... Wywalić ostrze, wywalić debaty, albo debaty jakoś, prawda, systematyzować. Jakoś przerobić te debaty. Jaki przedmiot łączy włócznie z dźwigarem sufitowym? Lina w prawej ręce Nagito, sznur włóczni, lina w lewej ręce Nagito. Przedmiot łączy włócznie z dźwigarem, lina w lewej ręce Nagito. Sznur włóczni, no tak, ale czemu teraz lina, raz sznur? Ale chodzi o to, że... No czekajcie, teraz o co chodzi twórcom? No wydaje mi się, że lina. W lewej... Oż ty w mordę! What? Jaki przedmiot łączy włócznie z dźwigarem? Aha, w ten sposób sznur włóczni. Okej, okay, dobra, bo właśnie nie byłem pewny, czy dobrze rozumiem, co mam zrobić, nie? Widzicie, czy nawet jak wiem, co jest do zrobienia, to jeszcze trzeba dokładnie odpowiadać na pytania, które gra zadaje, nie? Więc to... Przedmiot. Tak, sznur włóczni, okej. Okay. Jaki przedmiot łączy włócznie z dźwigarem sufitowym? Aha, dźwigar to... Może dźwigar sufitowy, bo uznałem, że dźwigar sufitowy to już jest całość, cała tego mechanizmu, ale być może chodzi o odważnik. Ten odważnik nazywa się dźwigar sufitowy. Znaczy, dlaczego sufitowy? Dźwigar, no dobra, no wiadomo, o co chodzi, tak? It's all coming together! Oh yes, I see! No, that's wrong! Znaczy, yes, that's right. The spear impaled Nagito as he was laying face up. It must have been perpendicular to him just before that. Perpendicular? In the middle of the air? If Nagito did that all by himself, did he have some sort of ESP? That'd be awesome, but he probably used the ceiling girder directly above him. A, dźwigar sufitowy to jest nazwa tej belki metalowej. Boże, no gra zarzuca takimi kurda nazwami, że człowiek nawet nie wie, o czym mówi. Znaczy, widzicie, to jest właśnie taki trochę to problem, tak? Bo jeżeli rzucasz słowo, którego gracz nie zna, nie wiem, jak to, musiałem posłuchać, jak w angielskiej wersji jest, ale w polskiej na dźwigar sufitowy Monorynka stwierdziła, że doda. By the way, bo zapomnę, Monorynka zapowiedziała ostatnio, bo znowu bym zapomniał powiedzieć, że rozpoczęła pracę nad Danganronpa V3. Jeszcze przy okazji przypomnę, że Danganronpa 3 to jest nazwa anime, więc nazwa gry jest V3. Więc pomijają Ultimate Disper Girls i tak dalej, tłumaczą w tym momencie, tego widziałem po ostatniej informacji, że zaczęli aktywnie pracować nad Danganronpą V3, bo mają narzędzia w końcu do tłumaczenia, co jest oczywiście super jej. Cieszę się bardzo. A więc, czy uda im się zrobić to w 2022 roku? Oczywiście, że będę obserwował. Cały czas nad ich Discordzie jestem. I czuwam. Więc tak wam jeszcze daję przy okazji informację. Więc ten dźwigar cholerny, kurczę, to jest jednak ta bela. Nagito probably slung the cord over the ceiling girder and using that as a support. Ale dobra, rzeczywiście mówią ceiling girder. Okej. Okay. Czyli rzeczywiście przetłumaczyli dosłownie tak, jak jest w angielsku. Ceiling girder. Dobra. To coś takiego jak w Wormsach było, może pamiętacie. Też się stawiało taki girder. He hoisted the spear directly above him. O tak. And if Nagito let go of the cord, the spear would have fallen and impaled him while he was laying face up. I noticed a slight red streak on the ceiling girder. It probably got smeared there during the setup. The blood on the cord probably rubbed off on the ceiling girder.
as the spear was falling. So, how about it? Using this method, Nagito could have impaled himself with the spear. Are you serious? He really committed suicide? He probably chose that spear so he could commit suicide like that. If someone else did this, there's no reason they'd go to all this trouble just to kill someone with a spear. I agree. When I was investigating this case, I kept thinking over and over how strange it was. Why did the killer use the knife and the spear so differently? So you're saying he needed to use that spear to pull off his trick? Then this is for real? He really committed suicide? Every single wound on his body, that was all him? Not just that. He did all that while he was gripping the spear? That spear should not have stabbed Nagito until the very end. Which means Nagito wounded himself while he was gripping that spear, right? Did he put the duct tape on his mouth too? He probably covered his own mouth so we wouldn't hear him screaming in pain. Did he need to go that far? That's beyond crazy! Why would he do that to himself? He was probably trying to get us to make a mistake. By committing a suicide that looked like a murder, he was trying to steer us toward the wrong answer. His goal was to get us all executed. And that's why he stabbed himself over and over again? Did he want us to die that bad? That's messed up. That's seriously so messed up. Yeah, that's our Nagito. Chryste, ja już zaczynałem trochę go lubić. Idiota ze mnie. Nie doceniłem tej jego okrutności. To jeszcze nie koniec, a jego podłość prześladuje nas nawet po jego śmierci. Do tej pory o tym nie myślałem. Wciąż mam przed oczami jego szyderczy uśmiech. However, there is one thing I still do not understand. He said he would reveal the traitor, right? Whatever became of that? I... Ja powiem na razie tak. Zrobił to. I myśmy nawet byli świadkami tego, że to zrobił. Zobaczmy, czy jestem w błędzie, czy nie. He was probably planning to kill the traitor along with the rest of us. So why did he not just do that in the first place? If he had no qualms with killing everyone, he did not have to cause a bomb scare to reveal the traitor. I bet the bomb scare was part of the strategy behind this trick. He made us split up and search for a bomb so none of us would have an alibi. He created a scenario where any of us could have killed him. He tried to make us doubt each other. And tried to hide the truth behind his suicide. Did he cause a bomb scare for that reason alone? He's a fucking bastard who killed himself for his delusions of grandeur. It's not that unthinkable. Tak, ostatnio jeszcze do mnie doszło, że nie wiem, czy to mówiłem wam, co jeśli. Wydaje mi się, że mogłem ten wątek pominąć, ale miałem jeszcze w głowie jedną rzecz. Zastanawiałem się, czy Nagito nie odkrył, że sam jest zdrajcą. Taki jeszcze miałem pomysł. Który nie jest moim oficjalnym jakby scenariuszem na to rozdanie, dlatego o nim pewnie też wacuje się nie powiedziałem, ale teraz sobie tak rzucam, a co jeśli Nagito odkrył, że sam jest zdrajcą, dlatego sam się postanowił zaciukać. I w ten sposób, może przez to, że na przykład każdy z nich podchodził do tego czytnika i każdy miał zbadać i przyłożyć prawda, swojego e-handbooka do tego czytnika, wskazując, mówiąc, że ten, jeżeli przyłożycie odpowiedni handbook, jeżeli zdrajca się przyzna, no to wtedy odkryjecie, kto jest zdrajcą. I może faktycznie on chciał zrobić tak, żeby każdy zdążył przyłożyć ten czytnik i okazałoby się, że żaden z tych pięciu czytników nie działa. Co oznaczałoby, że oni nagle by doznali olśnienia oszty w mordę. Czyli co? Nagito jest zdrajcą? Nie? Taki miałem też przebłysk. Taki miałem pomysł. No ale jest to nadal dla mnie realne. Całkiem, bo to ma sens, jak tak sobie teraz o tym myślę. No ale jednak mam inny pomysł na to, co tu mogło się stać i kogo on tak naprawdę chciał pokazać jako zdrajcę. You are right, I suppose. Yeah, it appears we've come to a conclusion. Bastard Nagito committed suicide. It was all done by him so we'd be executed. That should be okay, right? Right? What? You're not satisfied yet? No, I agree that Nagito killed himself, but I feel like there's something that doesn't make sense. It's probably just my imagination. Czemu? Odnoszę wrażenie, że wiem, o co jej chodzi. Możemy bezpiecznie założyć, że Nagito popełnił samobójstwo, ale coś mi w tym bardzo nie gra.
Może dlatego, że nie poznaliśmy zdrajcy, albo... So what are you gonna do? Is it okay to proceed with the voting time? Nawet jeszcze połowie rozprawy nie mamy, tak? Przerwanej przez teatrzyk Monokumy, czy tam to nie był teatrzyk, ale... No to jeszcze nie jest wszystko wyjaśnione. What do you think, Akane? Well, there's no doubt Nagito's death was a suicide. Oh well, I guess my gut is wrong sometimes. You are right. It is not as though we can draw any other conclusion. Chucky, powiedz coś. Then it's okay to end it here, huh? That means we're done with this last class trial and we can leave this island, right? It's okay to reach such a happy ending, right? Then it's okay? It's okay to say, you've decided on the killer? Understood. Then voting Chucky, przerwie. No, hold on a sec. Hajime jednak. Hold on. Why? Sorry, just a little more. I want you guys to wait just a little more. I can't help but feel like there's still something we overlooked. Like who the traitor is? But the issue here is who killed Nagito, right? Even if we identify the traitor, the conclusion won't change. That's true, but... The mystery isn't just about who the traitor is. Huh? No matter how you look at it, Nagito's death is a suicide. But I'm a little worried, you know? I'm worried about starting the voting time while there's still a mystery. Hey, what do you mean it's not about who the traitor is? What kind of mystery is left? There's just one thing that doesn't make sense. And it relates to Nagito's death. Chodzi o te granaty przeciwpożarowe, co? Tak czy nie? Plus, it's something even Nagito couldn't influence. He couldn't even tamper with the evidence for it. Coś, co ma związek ze śmiercią Nagito, jest to coś, przy czym nie mógł nawet majstrować. You're gonna keep going? Here I thought we were finally finished. Coś, co ma związek ze śmiercią Nagito, dowód, do którego nawet nie miał dostępu. O! Ale ciekawe, o co chodzi. Dowód, do którego nawet nie miał dostępu, więc myślę, że coś bardziej... Poza zapalniczka... Odtwarzacz, zeznanie. Użyła... Okej. Okay. Monokuma cały czas wiedział, że bomby są fałszywe, jednak najwyraźniej komu nie powiedział. Może chodzi o maskę? Oto? Może chodzi o truciznę? Nie, ale to miało być coś... Zaraz, co on tutaj powiedział? Coś, co ma związek ze śmiercią Nagito, dowód, do którego nawet nie miał dostępu. Do jakiego dowodu nie miał dostępu? Do tego miał dostęp, do trucizny miał dostęp, do tego też, bo było pod jego łóżkiem, do tego miał dostęp, bo znaleziono było u niego. Bomby są fałszywe, Monokuma wiedział, że bomby są fałszywe, ale czy to jest... O co teraz chodzi? Może to, że Sonia użyła tej bomby w bazie wojskowej? Może być to. Może być, a zobaczymy, zaryzykuję. Nie? Chucky martwi się czymś innym. Coś, co ma związek śmierci Nagito, dowód, do którego nie miał nawet dostępu. Dowód, no do pliku Monokumy nie miał dostępu, czyli tak, rany, mamy przypaloną linę, nóż myśliwski, to wszystko już mamy ogarnięte, tak, taśma klejąca, włócznia, pluszak miał do tego dostęp, krew miał. Panele Monokumy miał do tego dostęp, było porozrzucane po magazynie z towarami. Zapaliczka, chyba, że wiecie co, a może chodzi rzeczywiście o zeszyt Monomi. Zaryzykuję, mimo że miał do tego dostęp, on sam to ukradł, ale czy ta skrzynka była otwarta, czy nie? Kurde, to nie to. O co chodzi? Dowód, do którego nie miał nawet dostępu. No właśnie do tej gazety miał dostęp, ale myślałem, że może nie czytał go, nie? Kurde, o co może chodzić? Która rzecz? Która z tych rzeczy? I see. Ah, plik Monokumy. Is it about the Monokuma file? Chodzi o to, że nie, no tak. Faktycznie, bo tak sobie skojarzyłem, kurczę, plik Monokumy nie miał dostępu, ale rzeczywiście do niego nie miał dostępu do pliku Monokumy, a jednocześnie Chucky, pamiętacie, że zauważyła, że coś nie gra w pliku Monokumy. Był taki fragment, nie? Myśmy to rozkminili, przynajmniej ja to rozkminiłem, a co jeśli? Dochodząc do wniosku, że nie ma tam napisanego bezpośredniej, nie ma napisanej bezpośredniej przyczyny śmierci. Bo gdyby była, to byłoby za prosto, tak? A tak jak mówiłem, i teraz może to jeszcze raz powiem, według mnie przyczyną bezpośrednią śmierci Nagito jest trucizna. Yeah, that's it. Huh?
There was something suspicious in the Monokuma file? Ofiarą jest Nagito Kamaeda. Ciało zostało odkryte w magazynie niedaleko fabryki pleszaków Monokumy. Szacowana godzina jego śmierci to równo południe. Oprócz tego żywego brzuch wbita jest włócznie, ma również wiele ran kłutych na udach, do tego rana szarpana na lewym ramieniu i nóż przebity przez prawą dłoń. Brakuje powiedzenia co tak naprawdę jest bezpośrednią przyczyną śmierci, a zwykle było. Poprzednio nie było godziny, tak? I też było to elementem ważnym, który by za dużo zaspoilerował, nie? Ta podejrzana część pliku Monokumy, o którą martwi się Chiaki, to... Co to jest? Co ukryło się w pliku Monokumy? Co będziesz, szubienica? No dobra. Doszliśmy do wniosku, że... Że co to miało być? Co jest podejrzanego w pliku Monokumy? Powód śmierci? O Jezu, nie to! O Jezu, znowu się gubię. Nie te przyciski. P? Dałbym P? Tak, to będzie powód śmierci, wydaje mi się. Tu się ładnie złączą. O! O! Mogę tu też zwalniać czas, no właśnie. Zapomniałem, tu mogę też zwalniać czas. Pow... W! Jezu, co tu się dzieje? No nie, nienawidzę. Nienawidzę tych minigierek. Naprawdę nie znoszę. No włącz! U! Zacięło się, klikam U! Co jest grane? Naciskam U, zaraz przegram. O co chodzi? Nie mogę włączyć tego U zupełnie. Zacięło się, coś się zepsuło. Jezu. Widzicie, co się dzieje? O, W. Dobra, to U się zepsuło. Ewidentnie. Boże, ile tego jest? No przecież to jest posrane. Nie no, to jest nienormalne, co tu się dzieje. Powód. O Jezu. Sie. Gdzie jest M? M? Gdzie jest I? Dobra. Ale chamskie. Ale chamska była ta wisielec. Tak nasrali literami, że tego się nie dało w ogóle ogarnąć. Masakra. In this particular case is Monokuma file. There's no specific cause of death. Oprócz tego, że w jego brzuch wbita jest włócznie, ma również wiele ran kutych na udach, tralalala, tak. Tak. Isn't that weird? Until now, the files always specified the cause of death. But the cause of death is obvious, is it not? The spear in Nagito's stomach. It is obvious just by looking at it that it was a cause of death. Otóż nie. Myślę, że właśnie to zasanie tej taśmy klejącej, spowodowanej przez prawdopodobnie mocne zatrucie, próbował złapać, prawda, oddech i nie mógł, tak? A poza tym rany, które sobie zadał, są oczywiście, doprowadzą do śmierci, ale nie bezpośredniej. Włócznia celowała w brzuch. Oczywiście, że jest to bardzo poważne uszkodzenie, ale dopóki nie wyjmiesz włóczni, to aż tak mocno się nie wykrwawisz. Więc myślę, że ostateczną rzeczą, która zadała obrażenia, nadal jest ta trucizna. Maybe it's not included if it's not important enough to write about. Well, Monokuma? I plead the fifth! There he goes again! I'm so appalled that I have nothing to say! But even during Gundam's case... And before, during Mikan's case, the thing he purposely omitted from the Monokuma file was always the most important mystery in the case. Are you saying that applies this time too? Hold on a sec. Then, are you saying there's more to Nagito's death? Yep. Are you suggesting, again, that his death wasn't a suicide? You guys were the ones who said it was a suicide in the first place! No, I don't think it's a mistake to call Nagito's death a suicide, but it's not just a suicide. Come to think of it, did Nagito really, really commit suicide just to get us all killed? Are you sticking up for him? That's not what I meant. I mean it in a bad sense. Bad sense? I just remembered that his malice always defied our expectations, and that concerns me. For example, would that malice just end here? Huh? Did Nagito's malice drive him to risk his life for a truth we'd reach this easily? I mean,
This is Nagito we're talking about, you know? How interesting! You sure do believe in Nagito, huh? Because you believe in his malice, you continue to suspect his malice. I see. I guess that's what passes for friendship these days. What friendship? What should we do, you guys? Should we proceed with the vote? I think we should keep going until everyone is satisfied. Even if it's just to be safe. You're right. We only get one chance to vote after all. Just to be safe, huh? Guess I have no choice. If that's the case, I'll do my best to go along with it. This is friggin' annoying. But if you guys say you're doing it, there's no way I'm gonna back out. Hey, Monokuma! You heard us. The voting's gonna have to wait! We've come this far. Let's work hard till the very end. If we work together, everything should be all right. That's what I believe. Aww! Splendid! You guys are so splendid right now! That's right! If all your hopes are united, no despair can shake you! Jakby o tym pomyśleć, Nagito mówił to samo. Absolutna nadzieja, która pokona każdą rozpacz, powiedział, że chce ją osiągnąć. A więc sytuacja, w której jesteśmy, może być dokładnie tym, czego chciał. Nie, nieważne. Pewnie po prostu za dużo o tym myślę. Nie, myślę, że myślisz dobrze. O, patrzcie, do czego doszliśmy. Do połowy rozprawy. Wstrzymano. Niczym dwójeczka Nekomaru. No! Rany, a tak mi serce waliło na myśl o głosowaniu. No cóż, to było logiczne, że do tego nie dojdzie. Nie dojdzie. Jeszcze nie skończyliśmy. Większość graczy też na pewno zdała sobie z tego sprawę. Tylko ty nie wiedziałaś. Znowu bicie czwartej ściany. Zgadza się, Monomi? Hej, długo jeszcze masz zamiar strzelać fochy? Pobawmy się tak jak zawsze. No dobra, zdałaś. Przyjaźń poznaje się potem, jak długo uda ci się milczeć, gdy jesteś z kimś sam na sam. Czyli Monomi i ja jesteśmy najlepsiejszymi przyjaciółmi. Nie wygadaj, głupocz. Tak, tak bardzo cię nienawidzę. Dość tego, czym sobie zasłużyłem na taką nienawiść. I bez tych krzyków w ogóle bym ci nie ufała, ani o ciupinkę. Jak mi przykro. Brak zaufania przyjaciela jest nawet gorszy niż zdrada przyjaciela, wiesz? My nawet nie jesteśmy przyjaciółmi. A więc jako twój starszy brat powiem ci coś. Nie jesteś moim bratem. Życie bez przyjaźni jest smutne, nawet smutniejsze niż oglądanie komedii romantycznej z samymi facetami. No cóż, może jest na to popyt? A, to mówi Monomi. Mama, dałam się nabrać, faceci mnie zachęcili. Kurczę, tu cały czas odkrywamy jakieś delikatne, bym powiedział, takie delikatne informacje na temat tego, kim lub czym jest Monomi i Monokuma. No ale... I'm Monomi. By now there's nothing more for me to say. Anyway, my chest is full of pride right now. Everyone is united against despair. They're totally awesome. That's why I'm gonna fight too. I will fight the only way I can. I'm gonna show that guy my fearsome retaliation. That's basically it. So if we're working together, where do we start? With the cause of death missing from the Monokuma file? I oczywiście mógłbym zrobić tutaj pauzę, ale patrząc na długość odcinka i na to, że w tym momencie nawet jeszcze nie wiem, jak długi jest poprzedni, a wiem, że tam była, miałem zacięcie dość długie na pierwszej debacie, to lecimy dalej, tak? Lecimy dalej, żeby wypełnić was bardziej nadzieją niż rozpaczą, bo mógł oczywiście skończyć po 40 minutach, ale no mi też zależy, żeby jak najwięcej poznać teraz tej rozprawy, więc po prostu skończymy w jakimś pewnie słonecznym miejscu. Why don't we try removing all our preconceived notions before we discuss this? In the beginning, our discussion advanced by assuming Nagito's death was caused by the spear. Ej, jak teraz słuchajcie, o Jezu, jak teraz posłuchałem Chiaki, coś do mnie dotarło. The cause of death was by the spear, przez rozpacz. Śmierć przez rozpacz, by despair, tak? The spear, to tak podobnie brzmi, że... Kurczę, pewnie nie było to założeniem autorów, bo wiadomo, że natywnie jest to japońska gra, ale tak mi się wydaje, tak? Autorzy są Japończykami, nie? No to jest po prostu przełożone na angielski.
dobrze myślę, czy źle myślę, ale wydaje mi się, że chyba Japońcy tutaj są autorami tej gry, że ten Despair i Despair to jest piękna. Może rzeczywiście, biorąc pod uwagę, jak to brzmi po angielsku, też to użyli po to, żeby właśnie można było pobawić się słowem w ten sposób. Ale gra słów tu pięknie wyszła. Może tylko przez przypadek ją dostrzegłem, a może będzie miała większe znaczenie. It's better to confirm if there are any other possibilities. That's what I think. Other possibilities? Huh. If something other than the spear killed Nagito, all I can think of is the knife stabbed into his hand, but... That was definitely a gruesome wound, but it wouldn't be the fatal wound, don't you think? Hmm. If you think the cuts on his legs and left arm aren't the fatal wounds... Hmm. Myślę, że powinniście skupić się na tym, jak bardzo... jaka jest mina Nagito i tego, jak jest zmemłany jednak mimo wszystko ten plasterek, chociaż mógł być zmemłany przez to, że on tam darł się bardzo mocno, jak sobie zadawał obrażenia. Are we finished already? I feel like it's possible that we overlook something. Przeoczyć, a? Then let's bring up whatever we can think of, one after the other. That might clear some things up. Exactly. We should cooperate at a time like this. Śmiertelna rana, ale nie od włóczni. Nawet nie wiemy, czy takowa istnieje, ale jeśli tak, musimy ją odkryć, choćby nie wiem co. Debatka? Debatka. No dobra, pewnie dużo jakich rzeczy będzie. Plik, rany, taśma, krew, zapalniczka, niebieski kawałek papieru. Specjalna trucizna Monokumy. Może to... Przepraszam bardzo, to. Tylko teraz... Let us consider a different fatal wound. It's not the knife in his right hand, right? It's not the other wounds, right? With all those wounds, maybe he simply bled to death. Yeah. There's no way he burned to death. Was the cause of death something that cannot be seen? If it's something that can't be seen. Tak, to nie jest przedni ogon. Maybe he choked himself with a sleeper hold. Or liquefied his guts with a body blow. Just thinking about it, that's already a horrible death. Prawdziwa przyczyna śmierci Nagito, czy coś przyoczyło? Czy... Teraz tak, udusił się jest dobrym słowem, ale udusił się przez truciznę. Dwa niebieskie słowa mi pasują do tego, do użycia trucizny. Zobaczymy. To bym strzelił. Tak. Perfekcyjny strzał. Yes, that's wrong. Yes, that's right. That's it. I totally forgot about that possibility. If the cause of death was something we can't see, then we have to consider poison as a possible method. Poison? It is true that poison is not something we can see, but why did you bring that up all of a sudden? Trzeba pamiętać, że o truciźnie wie tylko Chiaki i Nagito. I remember. When I went to investigate Nagito's cottage, I discovered something really strange. Mówiąc Nagito, myślałem oczywiście o Hajime, ale Hajime, Nagito i oczywiście Chiaki. Inside the refrigerator, I found a bottle of Monokuma's special poison. Poison? Additionally, that's a poison made specifically for killing. I see. Now that you mention it, there's no way a toxin like that doesn't relate to the case at all. If poison was the cause of death, it would not leave an obvious wound on Nagito's body. However, it's common for blood blotches to appear on a body that's been poisoned. I see. You sure seem to know a lot about medicine. What does that mean? But even if blood blotches appear, if the body was already covered in blood, there's no way we'd notice them easily, right? Did he wound his body just to camouflage them? That's also a possibility. But still, both of Nagito's hands were full. So how would he drink poison? His left hand was tied up and gripping the spear, and his right hand had a knife stuck in it. If it was a slow-acting poison, it is possible he consumed it in advance. No, the warning label on the bottle explicitly states the effect is instant. Then it's impossible. Both his hands were full just before he died. And this is when the hard tail appears. No nie. You're totally overvaluing that tail. Zdecydowanie. His mouth was covered with duct tape, you know. If he wanted to drink poison,
How'd he get it past his lips? If there's no way he could have drank the poison, it might be impossible. Just kidding. It's not like we're out of possibilities yet. Are there any left? Hell no! No matter how you slice it, he was totally killed by that spear! Since we've already ruled out so many possibilities, it might be easier to think about what really killed him. Operation Elimination Method! The hint should be written on the poison's warning label. Maybe. Jak trucizna dostała się do ciała Nagito? Odpowiedź jest zapisana w ostrzeżeniu. Muszę to przemyśleć i sobie przypomnieć. Logiczne przemyślenia? Okej. Okay. Dobra. Prawdopodobnie ostatnie. No dobrze. No to co? Do czego będziemy tu zmierzać prawdopodobnie? Maybe. Probably. I think. Wydaje mi się, że no dochodzimy do tego, że tam była ta... Że ta trucizna jest aktywowana przez wodę przede wszystkim, tak? Więc oni pewnie dojdą do tego w ten sposób. Aktywowana przez wodę, a pamiętamy też, że granaty przeciwpożarowe były jakoś użyte, przesunięte, było ich mniej. Więc no cóż, no jak już teraz mogę zdradzić, tak? Mam nadzieję, że wydaje mi się, że Nagito dolał po prostu trucizny do tych przeciwpożarowych granatów i oni wszyscy zabili go w ten sposób, nie? W jakim stanie była trucizna, gdy dotknęła Nagito? W jakim stanie była trucizna, gdy dotknęła Nagito? Zakładam, że w stanie gazowym. Wydaje mi się, że w stanie gazowym. Chociaż może być jeszcze... Tak, gazowym. Tak, bo wiecie, bo tam rzucili granatami, tak? Przeciwpożarowymi. Myśląc, że to ugasi ogień, ale ogień nie został ugaszony. No i co by się działo dalej? Włączyły się... Znaczy oczywiście był ogień, więc to spowodowało, że ten gaz, ta trucizna weszła w tryb gazowy, ale potem zadziałały sprinklery. Więc te sprinklery też spowodowały pewną reakcję w tej truciźnie. Być może ostateczną reakcję, która spowodowała śmierć Nagito. Bo cały czas, do końca nie byłem przekonany, czy... W tym opisie trucizny woda jest elementem, który neutralizuje truciznę, czy ją pobudza? Doszedłem finalnie do wniosku, że jednak ją pobudza. Bo chodziło pewnie o to, żeby jak najpotężniejsza, jak najbardziej zabójcza była, tak? Jednocześnie, żeby wyparowała też może przy okazji. Jak trucizna dostała się do ciała Nagito? Przez jego usta, przez nos, przez jego rany. Przez nos oczywiście. Tak jest, nie ma innej możliwości. Przez nos, bo usta miał zalepione. Więc zaczął się po prostu dusić. Dlatego to uduszenie nie było takie całkiem złe, jeśli chodzi o argument. O mój Boże. Co to za wirówka? Czuję się, jakbym w pralce był. Siupa! Dobrze, że tu nie każą mi skakać. Koniec? What? Wait, czekają na trzecie pytanie. No dobra. No mam nadzieję, że coming together. What if instead of drinking the poison, we assume he inhaled it? Inhaled? It's written on the poison's warning label. Ta magiczna substancja ma potężne działanie i natychmiastowo działa. Uprasza się o zachowanie ostrożności, chociaż lotność tego płynu jest niska, jest on bardzo niebezpieczny w postaci gazu. Dangerous when vaporized. In other words, breathing in the gas is fatal. Poison gas! Then all he had to do was breathe it in through his nose! He breathed that poisonous gas inside the warehouse? But if poisonous gas had spread throughout the warehouse, why didn't it kill us? No właśnie, to był ten moment, kiedy Monokuma wszystkich wyprosił. Powiedział, nie możecie jeszcze wejść, bo musi się wywietrzyć. I dlatego, wiecie, tam działały te wielkie wentylatory, całkiem szybko się to, ta trucizna po prostu razem z tym dymem, z pozostałością wypindoliła. I dopiero wtedy pozwolił im wejść, jak pamiętacie pewnie. Dowód, przez który my nie wdychaliśmy trującego gazu, powinien być w stanie rozwiązać zagadkę. Przez dym, przez zraszacze, przez ogień, przez merk z Monokumą. No więc właśnie, może też przy okazji przez zraszacze, które może jednak neutralizowały, a nie pobudzały tę truciznę. I see! Tak, czyli jednak, neutralizacja. The sprinklers in the warehouse. Thanks to those, we didn't inhale that poison gas. Bo może utrzymywało się też na dole. Przez to. The poison gas disappeared because of the sprinklers? It wasn't the fire? Well, this was also written on the poison's warning label. Gaz taki będzie cięższy od powietrza, szybko się rozprzestrzeni, będzie wrażliwy na wodę.
a więc możliwe jest śmiertelne zatrucie kogoś bez żadnych komplikacji. No i właśnie, to próbowałem zrozumieć, tak jak mówiłem jeszcze, przywołałem angielską treść, że to było, że wrażliwe na wodę, tam było susceptible on hydrolysis, czyli na hydrolizę. Wrażliwe na hydrolizę, czyli łączenie się wody z tą substancją, nie? No i właśnie ta wrażliwość dla mnie jednak sugerowała, wiecie, pobudzenie, ale z drugiej strony nie miało to większego znaczenia, bo nie zmieniło to mojej właśnie teorii, że to jednak ten gaz. Ale gaz zabił, czyli rzeczywiście, żeby zneutralizować, to używało się wody, więc wejście w hydrolizę, czyli połączenie wody z substancją, spowodowało, że to neutralizowało truciznę. Dlatego było napisane, że wrażliwe na wodę, na hydrolizę, o. Of course, hydrolysis. No, właśnie to jest ważne. Hydrolysis, hydroliza, nie woda. Moim zdaniem powinna być tu powiedziana hydroliza. Ale oczywiście pewnie mandarynka stwierdziła, że trzeba uprościć to do wody, bo bezpośrednio woda kapiąca z tych. Żeby nie wrzucać pewnie jakichś takich technicznych słów chemicznych. No tak zakładam. The chemical bonds that form the poison were broken down by the water from the sprinklers. Chemia nowej ery? Tego nie przetłumaczy. Tego nie było. Also, the poison is apparently denser than air. So it probably didn't affect us because we were standing. But Nagito was laying down, so he must have breathed in a whole bunch of it, huh? If it meets the requirements that well, maybe it's not just a possibility anymore. Yeah, the true cause of Nagito's death was poisoning. The wounds on his body, the spear in his stomach, it was all to keep us from learning the truth. So what? Mm-hmm. Huh? We figured out that Nagito died from poison, but so what? In the end, it doesn't change the fact that he committed suicide, right? Then enough already! No, nie do końca. Nagito inhaled the poison he prepared and died. Yeah, that still sounds like a suicide. Well, with this, we have a clearer picture. We've also determined the true cause of death. All right, all the mysteries should be solved now. We should get on with the voting time, right? Well, but... What? There's still more? Chodzi o to, no ale w sumie jeszcze nie ustaliliście, jełopy, kurcze, niezmacane przez Teruteru. W jaki sposób ta trucizna została rozprowadzona? W jaki sposób on się tego nawdychał? No właśnie, nie rozwiązaliśmy jeszcze wszystkich zagadek. Ostatecznie wciąż nie znamy motywu Nagito. Też. Popełnił samobójstwo tylko po to, żebyśmy wszyscy zginęli, naprawdę taki był jego główny motyw? Czy nie będziemy tego żałować? Hey, what happened? There's no reason to wonder about that stuff anymore, you know. Motyw Nagito. Podłość Nagito. To tylko tyle? Możemy tak, to tak skończyć? To niemożliwe. There might have been an accomplice. A? Huh? Chiaki, what did you just say? If Nagito committed suicide by inhaling poison that he brought, then why wasn't there anything that looked like poison at the crime scene? Anything that looked like poison? If Nagito brought poison to the warehouse, it's strange that we couldn't find it there. Jeśli Nagito przyniósł truciznę do magazynu, to musiał zostawić za sobą... Co? Jeśli Nagito przyniósł truciznę do magazynu, to musiał zostawić za sobą... pojemnik. Mięso na kości? Co to kuźwa jest? Mięso na kości. I see! Are you talking about the container the poison was kept in? Yeah. If Nagito brought it, it's strange we couldn't find that container anywhere. Right? He can't carry around poison without putting it in a container? Yeah, that was written on the warning label. Tak, że trzeba przenosić w plastikowych albo w szklanych pojemnikach, tak? Szklane pojemniki na zalot promieniosłoneczny. Dokładnie. The container probably melted in the fire. It's probably plastic or glass, right? There's no way it'd completely incinerate. No even właśnie. The plastic fragments of the fire grenades we used to put out the fire didn't completely burn up, you know? Then, does that mean someone got rid of the container? No właśnie, dobrze, moi drodzy. Ktoś musiał pozbyć się pojemnika? No, znacie moją teorię, znacie moją wersję wydarzeń. Możecie dać znać, czy się z nią zgadzacie. Bo według mnie ta trucizna była właśnie w pojemnikach. Co prawda tych przeciwpożarowych. Dlatego nie gasiło to pożaru, a wręcz go rozniciło, bądź po prostu nie zrobiło nic. Więc jak najbardziej mamy pojemniki z trucizną tam rozrzucone. Więc Nagito to wszystko przemyślał, ale po co to wszystko? To wciąż jeszcze oczywiście tutaj nie zdradza. Nie zdradzam wam też na razie, ci którzy nie oglądali, a co jeśli, że to wszystko prowadzi do pewnego
reveala zdrajcy. O tym będziemy mówić pewnie w kolejnej rozprawie. No i właśnie, tutaj dla was taka może niespodzianka. Słuchajcie, zamiast pogrążyć was na końcu tego odcinka w rozpaczy, pogrążę was w nadziei. Jak zobaczycie w harmonogramie, ułożyłem wszystkie odcinki z rozprawy dzień po dniu. Zwykle był zawsze tak, 2 dni rozprawy, przerwa, dzień przerwy i 2 dni znowu rozprawy. Tym razem lecimy 1 dzień po dniu, codziennie rozprawę, ponieważ akurat dobry moment jest na to, a mi też będzie o wiele przyjemniej nagrać to wszystko do końca i wiedzieć, co się tak naprawdę wydarzyło, więc z tą właśnie nadzieją zostawiam was dzisiaj już, także jak wam się podobało, to zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. I już jutro kolejna część rozprawy i kolejna część odsłaniania sekretu Nagito. Kto jest zdrajcą? Czy macie jakieś pomysły? Czy macie jakieś przewidywania? Dawajcie znaka, ja się żegnam i się widzimy jutro. Do zobaczenia, wielka piona, cześć! Dangangabar.